Dzień dobry Państwu. Ten wykład będzie po polsku, także już od razu przechodzę na język polski bardzo miło mi yy, Państwa tutaj widzieć. Yy, zmienimy zupełnie temat względem tego, co było na poprzednim wykładzie. I opowiem Państwu o wszechświecie, no może nie całym, ale przynajmniej o tym, co, czym ten wszechświat nas potrafi zaskakiwać. Prowokacyjne pytanie jest, czy rozumiemy wszechświat? Yy, zazwyczaj w pracy naukowe, jeżeli ktoś daje w tytule pytanie, to zazwyczaj odpowiedź jest negatywna i postaram się Państwu troszeczkę na ten temat powiedzieć. Okay. Dobra. Astronomia to jest niezaprzeczalnie jedna z najstarszych dziedzin nauk przyrodniczych, tak można powiedzieć, która jest obiektem zainteresowań człowieka. Po prostu od najdawniejszych czasów ludzie się zastanawiali, co to na tym nocnym niebie widać. Jest na to wiele dowodów, tu jest przykład takich malowideł naskalnych, gdzie, gdzie można zidentyfikować prawdopodobnie słońce. Jest wiele, wiele różnych dowodów historycznych. Nie będę się nad tym tutaj dłużej rozwodził. W każdym razie aż do XVI-XVII wieku nasze takie nasze rozumienie kosmosu było bardzo, bardzo słabe. Przede wszystkim dlatego, że nie wiedzieliśmy zupełnie, jak ten kosmos badać. Naturalnym takim założeniem przyjętym przez ludzi w większości przypadków było to, że Ziemia powinna być centrum wszechświata, i w związku z tym, ponieważ zauważono dość szybko, no już na pewno w Mesopotamii badano, badano, Ruchy planet, księżyca oraz ruch nieboskłonu. No zauważono, że wszystko się porusza po niebie, więc w naturalny sposób można było przypuścić, że wynika to z tego, że wszystko krąży wokół Ziemi. Oczywiście, jak ludzie zaczęli to badać dokładniej, to taki model, gdzie wszystko sobie krąży po jakichś kołach wokół Ziemi, przestał się sprawdzać i doprowadziło to do. Bo dość skomplikowanego systemu epicykli, który obowiązywał w zasadzie do, co najmniej do XVI wieku. No jak wiemy, już w starożytności spekulowano, że nie musi tak wcale być, że, że to jednak może niekoniecznie Ziemia jest tym środkiem, że może jednak planety krążą wokół Słońca. To już uważał między innymi Arystarch Samos. No i jak wiemy, Nasz wielki rodak Mikołaj Kopernik w połowie XVI wieku opublikował dzieło o obrotach cieł niebieskich, gdzie wyłożył swoją teorię dotyczącą właśnie tego, że jednak powinniśmy przyjąć heliocentryzm, a nie geocentryzm. On był pierwszym, który zdobył takie powszechne uznanie. On znał dzieła Arystarcha i różnych innych greckich filozofów, natomiast on był pierwszym, który, który zdobył uznanie, który, który zdołał przekonać. Znaczą część środowiska naukowego i filozoficznego, że tak, że właśnie ten model heliocentryczny jest bardziej uzasadniony. A dość wkrótce potem przyszły dowody na to, że tak właśnie jest. Pewien pierwszy dowód, taki niebezpośredni, przyszedł z obserwacji Galileusza, który na początku XVII wieku. Zbudował sam własny taki prosty teleskop, taką lunetę, ale to nie, oczywiście nie był pierwszym, który, który zbudował teleskop, ale był pierwszym, o którym wiemy, że zaczął nim prowadzić regularne obserwacje nieba. I w szczególności zaczął patrzeć sobie na planetę Jowisz, którą można gołym okiem zobaczyć bardzo łatwo, nawet i z miasta. I zauważył, że. Przy Jowiszu są takie jakieś gwiazdki, które zmieniają względem niego położenie. Tutaj są, jest schemat z notatek Galileusza, jest Jowisz i są te właśnie gwiazdki, jakieś jasne punkty, które w różnych datach są w różnych miejscach. No Oczywiście natychmiastowym wnioskiem Galileusza było to, że Jowisz jest po prostu, ma swój własny system księżyców, wokół którego, czyli podobnie jak Ziemia, również wokół innej planety. Może krążyć jakieś inne, mogą krążyć inne ciała niebieskie. Co do wcześniej nie, nie, nie było wiadomo, ponieważ żadnych innych księżyców poza naszym własnym gołym okiem się nie zobaczy. No więc to już była taka przesłanka, że faktycznie ten model heliocentryczny powinien być lepszy, skoro, skoro inne planety mogą mieć też własne księżyce. Tutaj jest złożenie zdjęć z z wielu nocy współczesnych, oczywiście, nie z, nie z czasów Galileusza. Które pokazuje te cztery księżyce, tak zwane galileuszowe, oczywiście Jowisz ma tych księżyców dużo, dużo więcej. Natomiast to są te, które można nawet dostrzec przez lornetkę czy, czy jakiś mały, mały teleskop. Natomiast takim bardziej silniejszym dowodem na to, że jednak planety krążą wokół Słońca, a nie wokół Ziemi, były obserwacje Wenus prowadzone przez, przez Galileusza, bo, ponieważ zauważył on, że, że Wenus ma fazy, podobnie jak księżyc. Że w zależności od tego, po której stronie Słońca się znajduje i jak daleko od tego Słońca się znajduje, może być od rogalika aż po taką tarczę. No tutaj nie ma, nie ma możliwości wyjaśnić tego w inny sposób niż, niż taki, że Wenus musi krążyć wokół Słońca i być, co więcej, bliżej Słońca niż Ziemia. Więc to był taki już dość silny dowód na to. Galileusz, jak wiemy, był bardzo mocnym zwolennikiem teorii Kopernika i miał za to m.in. pewne kłopoty z tego względu. Ale pójdźmy dalej, bo to, że już zrozumieliśmy, że Ziemia nie jest centrum Wszechświata, tylko może Słońce, to nadal nie znaczyło, że my nie jesteśmy jako ludzkość jakoś jednak w centrum Wszechświata. Bo może jednak nasze Słońce jest jakoś wyróżnione, znajduje się w centrum jakiegoś takiego układu i do, przez długi czas, jeszcze w XVIII wieku, nawet w XIX, tak mniej więcej uważano, że Słońce, badając już rozkład gwiazd na niebie z coraz lepszymi teleskopami, Yy, uważano, że no, tak wygląda na to, że to Słońce no, może jest w jakiejś takiej nieregularnej strukturze, ale no, gdzieś tam w środku jest. Wydaje mi się, że to jest ta taka plamka tutaj. Co więcej, nie było absolutnie żadnych dowodów na to, żeby poza tym Układem Gwiezdnym, który dzisiaj nazywamy naszą galaktyką czy Drogą Mleczną, w ogóle są jakieś inne takie układy. Czyli my się gdzieś znajdujemy w miarę w środku i do tego jest to cały Wszechświat w ogóle, jaki jest. Yy. Oczywiście, tak nie jest. Słońce absolutnie nie jest w centrum naszej galaktyki. Gdyby tam było, to raczej, nie, znaczy w ogóle by nie mogło go być, bo w centrum galaktyki jest wielka czarna dziura. Ma się około miliona mas Słońca, czy kilka milionów. Słońce znajduje się no mniej więcej, powiedzmy tak, w połowie. Między centrum galaktyki a takimi już zupełnymi peryferiami, to jest oczywiście rysunek poglądowy, bo to nie jest oczywiście zdjęcie naszej galaktyki. Nie mamy absolutnie żadnych możliwości wysłać sąd kosmicznych tak daleko poza naszą galaktykę, żeby zrobić jej zdjęcie. Ale tak sobie wyobrażamy z badań, które prowadzimy. Jak nasza galaktyka wygląda, tutaj supermasywna czarna dziura, która względem tej skali jest bardzo mała, więc jej się i tak nie zobaczy. Znaczy, czarnej dziury się i tak nie zobaczy, ale nie zobaczy się również tego miejsca, które tam w centrum jest. Zgrubienie centralne pełno, pełno tutaj gwiazd, tak zwana poprzeczka, no i ramiona spiralne. Nasza galaktyka jest uważana za dość typową galaktykę spiralną z poprzeczką. No i Słońce znajduje się gdzieś tutaj, czyli znowu absolutnie nie w centrum nawet tego układu. Co więcej, gwiazd jest bardzo dużo. W naszej samej galaktyce uważa się, że jest około 400 miliardów gwiazd. Więc jesteśmy jednym z bardzo, bardzo, bardzo wielu, wielu tak tego typu gwiazd. Badania no, o tym, że planety mogą krążyć wokół innych gwiazd, spekulowano od zawsze. Pierwsze dowody przyszły, przyszły w latach 90. Pierwszym, który odkrył planety krążące wokół innej gwiazdy był polski astronom pracujący w USA Aleksander Wolszczan. Tyle, że on odkrył planety krążące wokół takiej bardzo nietypowej gwiazdy, takiej martwej, można powiedzieć, tzw. gwiazdy neutronowej. A później przyszły również odkrycia planet krążących wokół bardziej zwykłych gwiazd. To znowu jest wizualizacja, oczywiście. To nie jest tak, że my możemy fotografować niebo i widzimy wokół nich planety, a szczególnie ich orbity, oczywiście. Natomiast y, tych planet. Krążących, czy raczej gwiazd, które mają planety znamy już tysiące i odkrywamy ciągle nowe, więc również i pod tym względem to, że jest gwiazda z układem planetarnym, nie jest absolutnie wyjątkiem we wszechświecie. Jedyne, co jak na razie się wydaje, to jest to, że nasz układ słoneczny może być trochę nietypowy, nie znamy na razie jeszcze bardzo podobnych do naszego układów planetarnych, ale Trzeba pamiętać, że to niekoniecznie musi wynikać z tego, że nasz układ jest nietypowy, tylko z tego, że nasze obserwacje na razie są bardzo ograniczone. Dużo łatwiej jest znaleźć duże, ciężkie planety krążące bardzo blisko gwiazd, swoich, niż takie układy jak nasz, gdzie duże, masywne planety krążą daleko od gwiazdy, a blisko krążą planety lżejsze, skaliste. To wynika po prostu z metod obserwacyjnych i wraz z postępem obserwacji jest coraz, z budową coraz większych teleskopów i postępem technologicznym, to się pewnie też zmieni i przypuszczam, że układy planetarne bardzo podobne do naszego na pewno zostaną znalezione. Już pewne istnieją, które jakoś tam są analogiczne, ale nie, na pewno żaden z nich nie jest taki bardzo, bardzo podobny. Wraz z wykrywaniem tysięcy i tysięcy nowych układów na pewno taki się w końcu znajdzie. Więc i w tym względzie jestem przekonany, że nie jesteśmy absolutnie wyjątkowi. Dodatkowo, Słońce absolutnie nie wyróżnia się na tle innych gwiazd. O i tutaj niestety zniknęły mi nazwy, za co przepraszam, bo to było, konwertowałem slajd z innego formatu. W każdym razie na tym rysunku to, to jest Słońce, to jest tak, taka mała gwiazda, która jest typowym przedstawicielem tak czerwonych karłów, a to jest, a to jest Syriusz, o ile pamiętam. I potem porównanie z kolei Syriusza z innymi gwiazdami, jedną z nich jest chyba Betelgeza, o której będzie dzisiaj wykład po angielsku chyba za godzinę czy dwie. Więc zarówno pod względem rozmiaru, pod względem temperatury, pod względem również swojej jakby fazy życia, bo Słońce jest mniej więcej w połowie takiego życia, jeśli o gwiazdach można tak powiedzieć, Słońce absolutnie się niczym nie wyróżnia. Yy, więc również pod tym względem w żadnym razie nie jesteśmy jacyś, jacyś specjalni. Choć z drugiej strony, można powiedzieć, że właśnie dzięki temu yy, prawdopodobnie mamy warunki sprzyjające życiu, dlatego że nasza gwiazda dostatecznie długo już istnieje. Yy, mógł, utworzył się układ planetarny dawno temu, warunki się ustabilizowują. Słońce jest, dość, jest bardzo stabilną gwiazdą. To, że czasem jakieś są na nim wybuchy czy protuberancje, to nie znaczy, że ono jest w bardzo jakiejś aktywnej fazie, więc ono zapewnia też takie środowisko do, do właśnie tutaj na przykład istnienia, istnienia życia w, w układzie planetarnym. Ale to już jest inny temat, o czym nie będę dzisiaj za wiele mówić. Chciałem przejść dalej do, do tych różnych. Przechodząc od tego, że mam nadzieję, że Państwa przekonałem, że nie jesteśmy w żaden sposób jak coś wyróżnieni we wszechświecie, o tym jeszcze trochę będzie więcej. To również yy, przechodząc teraz do tego, że, że kosmos nas zaskakuje ciągle od, od dawna, bo jest niezgodny z tymi naszymi wyobrażeniami. No, najpierw było to wyobrażenie, że powinniśmy być jakoś w środku tego kosmosu. Yy, istniało również wyobrażenie dość powszechne w oparciu o fizykę Arystotelesa, że niebiosa są niezmienne. To znaczy, że wszystkie zjawiska, które widzimy na niebie, typu komety na przykład, to są zjawiska atmosferyczne. I w szczególności, że na przykład gwiazdy są niezmienne i nic się z nimi nie może dziać. Co prawda jest wiadomo, że były obserwacje tak zwanych supernowych, już między innymi notowane w kronikach chińskich astronomów i również chyba europejskich w XI wieku, więc nie wiem dokładnie, jak to godzono z tym pojęciem, ale tak naprawdę pierwszym, który tak bardzo jasno wyłożył, że no nie jest tak naprawdę, że gwiazdy się nie zmieniają, był Tycho Brahe Swoją drogą bardzo ciekawa postać, bo on nie był zwolennikiem teorii Kopernika, którą znał, tylko opracował sobie taki model, gdzie faktycznie... No, Yy, tak pomieszał yy, model heliocentryczny z geocentrycznym. Yy. Z tego co pamiętam, to tam chyba Ziemia krążyła wokół Słońca, a planety wokół Ziemi, czy jakoś tak, już nie pamiętam, ale to był taki dość dziwny model, który on wznawał. W każdym razie on obserwował niebo. Yy. Jest czegołym okiem, ale i zauważył w szczególności, że w, pewnego, w pewnym momencie na niebie pojawiła się bardzo jasna gwiazda. I no, nazwał ją z łaciny Nowa, i tak nazywam zresztą tego typu gwiazdy. To było, co prawda to była tak zwana supernowa, prawdopodobnie, ale ogólnie przyjęło się w astronomii nazywać gwiazdy, które zwiększają swoją jasność gwałtownie, czy wręcz pojawiają się jakby na niebie, bo wcześniej ich nie widzieliśmy gwiazdami nowymi czy supernowymi. Więc to był dowód na to, że niebiesa są niezmienną. Tą gwiazdę obserwował, zanotował, rysował. Galileusz, oprócz tego, że obserwował m.in. Jowisza czy, czy Wenus, również obserwował księżyc. I zauważył, że dość wyraźnie, kiedyś spojrzy się na niego przez lunetę szczególnie tam na, 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 w miejscu, gdzie jest tak zwany terminator, czyli granica między światłem a cieniem na Księżycu, widać wyraźnie, że ten Księżyc nie jest płaski, tylko że ma góry i doliny, czyli jest podobny do Ziemi. Znowu, to było sprzeczne z jeszcze niewiele wcześniej obowiązującą wizją pochodzącą od Arystotelesa, który, która mówiła, że niebiosa są zupełnie inne od tego, co mamy na Ziemi, że tam prawa fizyki są inne, że, że składają się w ogóle z czegoś innego i w związku z tym nie powinno być podobieństw na przykład już choćby w przypadku Księżyca czy planet do tego, co jest na Ziemi. Tak nie jest. Co więcej, obowiązywała też taka znowu wywodząca się z pewnych jakichś takich założeń, e, teoria, że no, jeżeli już coś w tym kosmosie się dzieje, to wszystko powinno być doskonałe, czyli krążyć na przykład po kołach. Stąd brały się te epicykle, które, które tworzono. Również Kopernik z nich korzystał, że planety, żeby uzgodnić z tym, co się obserwuje, musiały krążyć po kołach, które krążą po kołach. Nie, nie akceptowano niczego, żadnych innych kształtów y, orbit. I Kepler pokazał, że bardzo łatwym wytłumaczeniem tego, co widzimy na niebie jest założenie, że planety nie krążą po kołach, tylko krążą po elipsach. Gdzie Słońce w szczególności jest, jest w jednym z ognisk tej elipsy. Więc znowu to burzyło też taką wizję, że wszystko musi być doskonałe w kosmosie, że właśnie w związku z tym krążyć powinno po kołach, bo elipsa już nie była uznawana za taki doskonały, doskonały kształt. No i wreszcie z Newtonem pod koniec XVII wieku przyszła już zupełna rewolucja, a właściwie za początek takiej prawdziwej fizyki i metody naukowej. Ponieważ Newton wśród wielu, wielu swoich dokonań w szczególności pokazał matematycznie, że ruchy te właśnie po tych elipsach, planet wokół, wokół Słońca, księżyca wokół Ziemi i tak dalej, są rządzone dokładnie przez tą samą siłę, która powoduje, że, że jabłko spadło mu na głowę. Jak mówi anegdota, czy generalnie przedmioty spadają na Ziemię, czy w ogóle, że od Ziemi się nie odrywamy. Jest to po prostu siła powszechnego ciążenia. Można łatwo, jak dla Newtona w każdym razie, wyprowadzić, że jeżeli mamy właśnie siłą grawitacji związane ciała niebieskie, to one powinny się poruszać po specyficznych krzywych, m.in. elipsach, ale również parabolach czy hiperbolach o czym nie wiem czy nadal a jeszcze niedawno uczono przynajmniej w liceum. Obecnie nie wiem, chociaż się pewnie wkrótce dowiem, bo mam syna w liceum. Ja pamiętam, że miałem jeszcze w liceum o tym, bo w podstawowce to chyba o tym nie było. W każdym razie to był pierwszy taki, taka przesłanka do tego, co obecnie uważamy, że w całym kosmosie powinny obowiązywać te same prawa fizyki. To jest oczywiście już tylko założenie, ponieważ nie jesteśmy w stanie w bezpośredni sposób tego badać. Nie możemy wysłać jakiś sąd, czy czy próbników gdzieś bardzo daleko w kosmos, żeby zbadać czy na pewno te same prawa fizyki obowiązują, ale mamy metody, żeby z obserwacji próbować sprawdzać przynajmniej czy jeżeli założymy, że te same prawa na przykład grawitacji, elektromagnetyzmu i tak dalej obowiązują wszędzie we wszechświecie, to czy to co widzimy w kosmosie się zgadza z tym co znamy z laboratoriów tutaj na ziemi, gdzie możemy te Prawa bardzo dobrze testować, w szczególności teoria grawitacji jest ekstremalnie dobrze przetestowana i ekstremalnie zgodna z no, tym, co mówił Newton, ale będę za chwilę też mówił o tym, tym, co mówił Einstein. W warunkach takich jak na Ziemi, w układzie słonecznym, w takich no, warunkach, gdzie jesteśmy w stanie dość łatwo te testy przeprowadzić. Mówiłem już o tym, że nawet jeżeli już wiedziano w pewnym momencie, że to Słońce nie powinno być w centrum galaktyki, to nadal aż do mniej więcej 100 lat temu wydawało się, że cały kosmos to jednak jest to wszystko, co tutaj wokół nas, te gwiazdy czyli taki coś, coś co dzisiaj nazywamy naszą galaktyką że to jest po prostu cały jakby wszechświat. Zaczęto powoli już wraz z rozwojem między innymi na przykład spektroskopii, czyli pomiarów tak zwanych widm czy też spektr, spektrów gwiazd, zaczęto opracować techniki mierzenia odległości do gwiazd i no, te odległości są bardzo duże. Gwiazdy są od nas, w naszej galaktyce są dziesiątki, setki, tysiące lat świetlnych od nas, ale nie setki tysięcy czy, czy miliony lat świetlnych od nas, więc nie znano żadnych obiektów, które były dalej niż powiedzmy tysiące lat świetlnych od, od nas, więc uważano, że to mniej więcej powinien być cały Wszechświat, który się zamyka jakoś tak w, te, w takich skalach. No ale wraz z rozwojem fotografii, a także coraz lepszych w teleskopach, coraz, coraz mocniejszych, bo to, to, to na przykład jest rysunek i to też jest rysunek, natomiast to jest fotografia z XIX wieku, Coraz bardziej wyraźnie widziano, że na niebie jest dużo takich mgiełek, takich mgławic o takich dziwnych kształtach. Kilka tych mgławic można dostrzec gołym okiem. Z, z północnego nieba można dostrzec M31, czyli to co wiemy dziś, że jest galaktyką Andromedy. Zimą z Polski, no raczej nie z Warszawy, ale można ją znaleźć. Natomiast jak ktoś by miał szczęście lub miał już szczęście pojechać na południową półkulę, to tam można łatwo dość zobaczyć, no, znaczy musi być dość ciemna noc, ale łatwo jest dość zobaczyć obłoki Magellana, które są takimi z galaktykami pobliskimi nam. Właśnie wyglądają mi takie obłoki, tyle że zupełnie się nie zmieniają przez całą noc. I te, te mgławice były zagadką, ponieważ było widać, że część z nich ma jakiś taki kształt, no właśnie dzisiaj to byśmy powiedzieli, że to jest jakieś UFO, oczywiście wtedy nie uważano w ten sposób. Natomiast jak inne z nich mają taki kształt jakichś takich spirali. No tutaj jest taki dość, myślę, że przesadzony trochę rysunek, bo raczej nie ma galaktyk o tak ogromnej liczbie ramion, ale no, układały się. Inne z nich z kolei wyglądały bardziej na takie rozmyte mgiełki. Spekulowano, co to może być. Były teorie, że to może są układy planetarne w trakcie powstawania i stąd, stąd one tak wyglądają do właściwie lat... 20, no może trochę wcześniej, nie wiedziano, nie wiedziano zupełnie, czym one mogą być. Yy. Dziś już to wiemy, oczywiście, no od 100 lat prawie wiemy, że, że, że to są inne galaktyki, inne układy gwiezdne, które zawierają mnóstwo gwiazd, tak jak nasza. Pierwszym, który dał taki naprawdę niepodważalny dowód na to był Edwin Hubble, który zmierzył odległość, czy oszacował odległość do mgławicy Andromedy. On to robił w ten sposób, że w tej, w tej, w tej mgławicy identyfikował specyficzny rodzaj gwiazd, które, których odległości mogliśmy mierzyć w naszej galaktyce, tak rodzaj gwiazd zmiennych, tak zwane cefeidy, które w odpowiedni sposób się zmieniają i można tego użyć do, do pomiaru odległości. I on znalazł je tam i, z, i zauważył, że one są, no według jego oszacowań, setki tysięcy lat świetlnych od nas. To było dużo więcej niż jakiekolwiek oszacowania rozmiaru naszego Układu Gwiezdnego, naszej Galaktyki. Dzisiaj te oszacowania, czy raczej już dokładne wyznaczenia są dużo większe, bo on, jego metoda nie była aż taka dobra i uważamy, że, znaczy wiemy, w nauce nigdy nie wie się czegoś na pewno, ale to jest raczej dość dobrze zmierzone, że odległość do M31 to jest około 2,5 miliona lat świetlnych, czyli światło z tej galaktyki leci do nas około 2,5 miliona lat. Tak, Pamiętajmy, że rok świetlny to jest miara odległości, nie czasu. To jest Jeden rok świetlny to jest taka odległość, jaką światło, jak światło pokonuje przez jeden rok. A światło to jest najszybszy sygnał, jaki w przyrodzie może się rozchodzić 300 tysięcy kilometrów na sekundę. No i w, w takich naszych jednostkach to jest 9,5 biliona kilometrów, czyli 10 do 12. Tak? 9,5 razy 10 do 12 potęgi kilometrów. No więc to był pierwszy dowód na to, że te mgiełki, być może nie wszystkie, ale przynajmniej część z nich, to są absolutnie inne układy gwiezdne. No i dziś wiemy, że większość takich mgławic, które na niebie można zobaczyć, bo nie, nie wszystkie, bo część to są takie układy z naszej galaktyki, tak zwane mgławice planetarne, czy gromady kuliste, ale większość tych mgławic, które na niebie widzimy, to są inne galaktyki, i odległe są od nas miliony, a właściwie najczęściej to miliardy lat świetnych od nas, bo mgławica Andromedy to jest jedna z najbliższych tam galaktyk. I one mają bardzo przeróżne kształty spiralne to będzie taka galaktyka eliptyczna, która ma tak Wygląda jak taka, taka rozmyta mgła. W, w trójwymiarze to jest taka zazwyczaj lipsoida obrotowa, która ma trzy różne osie w większości przypadków i ona, one są dużo większe rozmiarowo niż te galaki spiralne. To jest, to jest u Państwa trochę gorzej widać. Aha, tu też niestety, przepraszam, że zniknęły napisy, które miałem, bo musiałem. Przy konwertowaniu. To jest taka galaktyka tak zwana karłowata, bo, która nazywam ją tak, bo ona jest dużo mniejsza od innego rodzaju galaktyk. Galaktyki mają bardzo duży zakres rozmiarów. Yy, od rozmiarów i mas łącznych. Od, potrafią mieć po miliony, yy, masy Słońca po miliardy. A to jest tak zwana galaktyka nieregularna, bo jak nie, astronomowie jak nie wiedzą, gdzie coś zakwalifikować, to sobie wymyślałem, że jest na przykład nieregularne, tak? No to oczywiście klasyfikacja galaktyk to jest bardziej taka botanika, to Ona jest związana z tym, co wiemy na ten temat, skąd galaktyki się biorą I, i dlaczego tak wyglądają, ale Zawsze od, od klasyfikacji się zaczyna No i to jest to, co powiedziałem Mają bardzo różne kształty i rozmiary i zawierają od kilkuset milionów, po nawet 100 bilionów gwiazd. Te największe galaktyki, jak właśnie M87, to jest taka ogromna galaktyka eliptyczna, mogą mieć dużo, dużo więcej gwiazd niż Droga Mleczna. Także znowu, również nasza galaktyka nie jest w żaden sposób jakaś wyróżniona. Jest ani duża, ani mała. Może to, co ją wyróżnia, to jest, że jest spiralna, więc ma dość ciekawy kształt. Ale akurat galaktyk spiralnych jest całkiem dużo i to nie jest jakiś nietypowy. Nie, nie jest na przykład galaktyką nieregularną, czyli nie jest jakaś odbiegająca od, od tych głównych dwóch rodzajów, czyli spiralnych i eliptycznych. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze widać. Tu są takie dwa zdjęcia. Oba są z teleskopu Hubble'a, czyli poprzedniego, znaczy on jeszcze ciągle działa, ale te, teleskopu, który. Był przed teleskopem Jamesa Weba, takim najważniejszym naszym kosmicznym instrumentem, który przyniósł rewolucję w astronomii, i przyniósł zdjęcia o niewyobrażalnej jakości, dzięki temu, że fotografuje niebo z kosmosu i nie przeszkadza mu atmosfera. I na każdym z tych zdjęć, które są wynikiem bardzo długiej obserwacji jakiejś części nieba, szczególnie to zdjęcie tak zwane głębokie pole Hubble'a, na każdym z tych zdjęć, właściwie każdy z jasnych punktów jest galaktyką. Wyjątkami to będzie to. Tak to będzie gwiazda z naszej galaktyki taki ona ma taki krzyżyk to wynika z efektów instrumentalnych po prostu prześwietla teleskop to i właściwie to będzie wszystko, nie wiem, może na tym zdjęciu jakaś jest, a tak to właściwie każda z tych plamek to jest galaktyka o różnej odległości od nas, o różnych jak widać kształtach takie galaktyki, które wyglądają w ten sposób, tam wcześniej był taki rysunek, to są galaktyki spiralne, które widzimy w poprzek dysku, bo one mają taki dysk. Te spirale się układają w taki dysk i tu patrzymy na taką galaktykę w poprzek. W środku jest dużo gwiazd, które się palą, spalają, zmieniają i wtedy tworzy się tak zwany pył, czyli taka materia, która zaciemnia trochę nam obraz tej galaktyki. No i tutaj mamy spiralne. Tutaj są jakieś eliptyczne, galaktyki czasem się łączą. No jest tutaj, na tym nie wiem ile jest galaktyk, ale jakieś chyba tysiące. I tak wygląda ten Wszechświat, jak się na niego patrzy bardzo długo, dobrym teleskopem. Co więcej, te galaktyki same właśnie łączą się też w grupy i gromady. To jest taka grupa galaktyka, to jest gromada. Gromady to są takie zbiorowiska galaktyk, które są grawitacyjnie ze sobą związane. Mniej więcej o sferycznym kształcie, ale o rozmiarach, 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 rozmiarach no, milionów lat świetlnych. I te gromady potrafią liczyć po tysiące, tysiące galaktyk. A w największej skali to już jest rysunek. Wszechświat wygląda no jakoś tak. To jest trudno zobrazować w 2D. Natomiast, jeżeli my będziemy gdzieś tu w centrum i sobie tutaj narysujemy taką sferę wokół nas mniej więcej, to tutaj są rozłożone, o, dziękuję za, za przyciemnienie, różne Różne struktury, które sobie ponazywaliśmy, znowu jak w botanice trochę, superklaster to znaczy po angielsku supergromada, bo te gromady, o których mówiłem, też się łączą w jeszcze większe struktury supergromady, przy czym, przy czym supergromady, według naszej wiedzy, nie są związane grawitacyjnie to znaczy to są takie, być może w przyszłości część z nich zostanie na trwały związana, ale to są y, takie y, struktury, które powstają ze zbliżenia się gromad, łączenia się gromad i one zawierają po setki tych gromad. Galaktyk. No, i tak w, w największej skali tak to mniej więcej wygląda. W szczególności oprócz tego, że mamy te grupy, gromady, supergromady galaktyk, no to jeszcze i one są połączone, czego tutaj może tak dobrze nie widać, takimi, takimi pasmami, gdzie trochę mniej jest tych galaktyk, tak zwanymi włóknami. Czasami, czasami te struktury są bardziej dwuwymiarowe, że jest taki, galaktyki tworzą bardziej taką ścianę. A między nimi są to co po angielsku się nazywa void, czyli pustki. Ogromne obszary y, mierzące też dziesiątki czy, czy nawet, no największe to może nawet setki milionów lat świetlnych, w których w zasadzie galaktyk nie ma. Y, to też taki, taka struktura Wszechświata też była na początku dużym zaskoczeniem, od kiedy zaczęto ją odkrywać, to mniej więcej zaczęło się w latach 70 XX wieku. Dzisiaj już rozumiemy, że taka struktura jakby musi Istnieć wedu, wedle naszej wiedzy o tym, jak galaktyki yy, i cały wszechświat ewoluują. Yy, po prostu wraz z, z ewolucją wszechświata, wszechświat oprócz tego, że ma takie struktury, to się rozszerza, o czym zaraz powiem. To po prostu yy, grawitacja powoduje, że to, co już yy, jest jakimś skupiskiem masy, się jeszcze bardziej wiąże, natomiast w związku z tym, to, co jest pomiędzy, musi się coraz bardziej robić puste. I stąd jest Taki, taka struktura, taki, no, czasami mówimy o tym sieć kosmiczna, taka trochę gąbka. Po angielsku to jest kosmic web, co troszeczkę jest mylące, bo web to znaczy sieć pajęcza, to raczej dotyczy takich pająków, które budują jakieś takie skomplikowane sieci z różnymi dziurami, nie takiego pająka krzyżaka, który robi ładną taką pajęczynę. Więc lepiej to wyobrazić sobie jako taka gąbka, że są takie puste obszary między, między jakimiś zgrubieniami. Jak sobie zrobimy taki rysunek, gdzie w analogii do mapy projekcji całej Ziemi, na, na, na przykład na elipsę, można również całe niebo rzutować na elipsę, tylko że ono jest wokół nas, a nie my na nim jesteśmy. I w, jeżeli sobie tu, po, tu są pokolorywane, to są prawdziwe galaktyki, to nie jest już wyobrażenie, rzutowane na, na elipsę prawdziwej galaktyki. Nasza galaktyka jest tutaj, i ona nam zasłania część obrazów wszechświata stąd, stąd tutaj nie ma, nie ma tych galaktyk. Każdy kolorowy punkt tutaj to jest galaktyka. Na tym rysunku jest około milion tych galaktyk. I te kolory, jak fioletowy, to są najbliżej, a czerwone to są najdalej. Widzimy wyraźnie, że ta sieć kosmiczna, jak się ją rzutuje na dwa, dwa wymiary, to też jest widoczna. To na przykład jest taki, takie wyraźne pasmo, tak zwana. E tak zwana, po, tak zwana, na tym się czasem mówi płaszczyzna supergalaktyki, bo to jest taki układ dość pobliski nam, który tworzy taką większą strukturę. <coughs> no tutaj nie widać oczywiście tych pustek i, te, i tych, tych wszystkich yy, trójwymiarowych struktur, ale na przykład widać supergromady, tu jest supergromada szapleja, tu jest supergromada w rybach Perseuszu, Perse Perseus Pisces, Także no, to są i to jest rzeczywisty Wszechświat, oczywiście no, narysowany, bo galaktyka każda ma tutaj, jest rysowana innym kolorowym punkcikiem, ale to jest prawdziwy rozkład galaktyk wokół nas, jeżeli w promieniu dwóch miliardów lat świetnych, jeżeli go rzutujemy na elipsę. Więc no, myślę, że jeszcze 50 lat temu, a już na 100, y wyobrazić sobie, że tak nasz Wszechświat wygląd wygląda, było bardzo trudno. Teraz jakby dla astronomów jest to jakby oczywiste, bo również z przesłanek teoretycznych wiemy, że tak powinno to wyglądać, ale nie było tak jeszcze no, 50 lat temu. A między innymi jedną z osób, które podłożyły podwaliny pod zrozumienie teoretyczne powstawania takiej struktury, był noblista James Peebles, który, który to badał od końca lat 70. E Wspomniałem, że wszechświat się rozszerza. To jest zaskoczenie, które przyszło też na początku no, lat 20. Mam jeszcze trochę czasu, chyba tak. W latach 20. czy 30. XX wieku, ale już od no, około 1912 roku były pierwsze przesłanki, że, że ten wszechświat jakoś się dziwnie zachowuje. Yy, amerykański astronom, astronom Westo Slifer. Zaczął mierzyć tak zwane widma, czyli spektra, czyli rozkład, długości, rozkład według długości fal światła galaktyk. No jest to dość taka standardowa technika, którą uważa, używają astronomowie do badania, z czego się składają obiekty kosmiczne. Do gwiazd się tego używa, ale on po, postanowił to zastosować do no wtedy nie wiedział jeszcze, że to są galaktyki bo jak mówiłem, dopiero od lat dwudziestych, uważam, że to są galaktyki wtedy były to jakieś tam gławice, które nie wiadomo, co się z nimi dzieje on chciał sprawdzić, czy one w szczególności względem nas poruszają. Efekt Dopplera powoduje, że jeżeli mamy światło wyemitowane w jakiejś długości fali, jeżeli ten obiekt się porusza względem nas, to to światło będzie się coraz bardziej przesuwać ku czerwonej stronie, to znaczy będzie, będzie, fale będą się robić coraz dłuższe. Tak jest w przypadku zwykłego ruchu i tak jest również w przypadku rozszerzania się wszechświata, że, że to się dzieje. I on zauważył, że no jest jakaś taka korelacja między rozmiarem tych obiektów, a tym, jak bardzo szybko on od nas, od nas ucieka. I zauważył, że te prędkości dla niektórych tych, tych mgiełek, tych mgławic są naprawdę duże. 500 km na sekundę to, czy więcej, to jest dużo więcej niż, niż były znane prędkości gwiazd. W szczególności dość jasno wynikało z tego, że gdyby te mgławice były jakoś z naszym Słońcem, czy z naszym układem gwiazdy związane, to to musiałoby być przez bardzo krótki czas, bo one by musiały od tej naszej galaktyki bardzo szybko uciec. Więc to też była przesłanka jeszcze przed badaniami Hubble'a, że te Mgowice nie są w naszej galaktyce, tylko są gdzieś dalej. No i to był pierwszy taki krok w stronę zauważenia, zrozumienia, że Wszechświat się rozszerza. Tym, który to pokazał jako pierwszy jednoznacznie, był Edwin Hubble znowu, który korzystając z pomiarów odległości tych mgławic i z pomiarów ich prędkości. Odległości mier... można mierzyć takimi metodami, o których mówiłem, które on stosował, że badamy jakieś specy... specjalne rodzaje gwiazd w tych mgławicach, a prędkości, tak jak przed chwilą pokazałem, zauważył, że im dalej taka mgławica, czy galaktyka, jak już wtedy było wiadomo, inna się od nas znajduje, tym szybciej się od nas oddala. Pierwszy taki wniosek byłby taki, że my jesteśmy w centrum, a wszystko od nas się oddala, tak? ale no tak nie jest, ponieważ każdy obserwator w każdej z takich mgławic by widział dokładnie to samo. To dopiero w trzech wymiarach można sobie wyobrazić i mniej więcej to jest pokazane tutaj na takim schemacie ciasta z rodzynkami. Jeżeli byśmy mieli takie ciasto drożdżowe, w którym umieścimy rodzynki i zakładamy, że te rodzynki nie puchną wraz z rośnięciem ciasta, tak? no to jeżeli ciasto będzie, będzie rosło, to te rodzynki będą się od siebie oddalać, każda od każdej, tak? Więc... Jeżeli ktoś by siedział na jednej rodnicce, to może pomyśleć, że wszystkie się od niej oddalają, ale tak jest w przypadku wszystkich. I w, w przypadku galaktyki jest dokładnie tak samo. Tutaj taki, powiedzmy, wycinek wszechświata sześcienny. Jeżeli jest jakaś galaktyka, a w szczególności tu raczej są pokazane grupy galaktyk, które są grawitacyjnie związane i one nie są rozrywane przez tą ekspansję, bo je otrzyma grawitacja, to one się od siebie wzajemnie oddalają i stąd jest to rozszerzanie się wszechświata obserwowane dla danego obserwatora jako oddalanie się wszystkich tych dalszych galaktyk. Od nas. Są wyjątki. Mgłowica Andromedy się od nas nie oddala, tylko się do nas przybliża, ponieważ jesteśmy z nią grawitacyjnie związani, przyciągamy się wzajemnie i ona kiedyś się z naszą galaktyką złączy. Ale większość pozostałych galaktyk się od nas oddala, tym szybciej, im dalej się od nas znajdują. I tutaj już przechodzę do ostatniej części, gdzie pojawia się pierwsze równanie. I nie wymagam od Państwa, żeby Państwo to równanie rozumieli. Mało kto je tak naprawdę rozumie, to równanie opisuje teorię grawitacji, ale w wydaniu tak zwanym teorii względności, czyli teorii Einsteina, gdzie są różne bardzo skomplikowane rzeczy, które tu siedzą za tym. W każdym razie ta teoria wiąże geometrię wszechświata z z grawitacją w pewnym sensie, to znaczy ona mówi, że za grawitację odpowiadają zaburzenia, takie zniekształcenia czasu, przestrzeni, można tak powiedzieć. W każdym razie to, co jest najważniejsze, to ta teoria opisuje grawitację, to jest uogólnienie teorii Newtona do wszelakich możliwych, możliwych warunków. I to, co wiemy o wszechświecie, to że w skalach kosmicznych, takich większych już niż niż no jakieś niewielkie skale na, na powierzchni powiedzmy planet czy gwiazd, grawitacja jest siłą dominującą. To znaczy między tym, co się dzieje, między galaktykami yy, rządzi absolutnie grawitacja, żadna inna siła typu elek elektromagnetyzm nie ma znaczenia. Więc ta siła, ta, ta teoria nam musi opisywać również nasz Wszechświat. I Einstein był pierwszym, który zastosował swoją teorię do opracowania modelu Wszechświata. Co on założył? Okej. Okay. On założył, że Wszechświat powinien być wszędzie taki sam. Taki są w każdą stronę, czyli jednorodny izotropowy, a on jeszcze do tego założył, że ten wszechświat w największej skali się nie zmienia. No i z tego sobie to, to była tak zwana zasada kosmologiczna i z tego wyprowadził pierwszy model. Natomiast dość szybko po nim badania teoretyczne pokazały, że w ogólności z teorii względności wynika, że wszechświat nie powinien być statyczny, tylko że albo się powinien kurczyć, albo się powinien rozszerzać. To niezależnie opracowali Friedman. Już wtedy w Związku Radzieckim ile metr w Belgii. No i ta ostatnia możliwość się zrealizowana w przodzie, nasz wszechświat się rozszerza, ale absolutnie dobrym fizycznym modelem yy, wszechświata również byłoby wszechświat, który by się kurczył <coughs> z czasem. Yy. Dalsze spekulacje czy, czy dalszy ciąg yy, myślowy prowadzi do tego, że skoro się wszechświat rozszerza, to kiedyś wszystko musiało być bliżej siebie. I w latach 30 lemetr pomyślał, że no w takim razie dawniej musiał być gęstszy i gorętszy, Bo jeżeli w fizyce zaczynamy skupiać materię bliżej siebie, no to wtedy ona się rozgrzewa. Yy, I to doprowadziło do koncepcji tak zwanego wielkiego wybuchu, czyli czegoś, co nastąpiło około 13,8 miliardów lat temu, gdzie z jakiejś bardzo gęstej formy cały wszechświat zaczął ewoluować. Wtedy powstał cały znany nam kosmos i w szczególności wodór w naszych ciałach i w ogóle we wszechświecie pochodzi z, tam, z tamtych okresów. Wodór nie powstaje później w gwiazdach ani nigdzie. On został utworzony w tak zwanej pierwotnej nukleosyntezie. Więc warto o tym pamiętać, że w naszych ciałach jest wodór, który powstał właśnie wtedy, te 14 miliardów lat temu. Zresztą nie tylko wodór, no wiele innych też jakby cząstek bardziej elementarnych. Ale jeszcze troszeczkę o tym czy rozumiemy, a raczej że nie rozumiemy wiele we wszechświecie. Bo to, że rozumiemy, dlaczego się rozszerza, to wynika z praw fizyki to jest jedno. Natomiast obserwacje nas po, przynoszą nam wiele zaskoczeń i również w latach 30. badano te gromady gwiazd, już od wtedy badano, i można badać w odpowiedni sposób, jak się względem siebie poruszają galaktyki w tych gromadach, i w szczególności można zastosować do tego prawa fizyki i wyjdzie wtedy nam z obliczeń, że te one się dużo szybciej poruszają względem siebie niż powinny, gdyby cała masa zawarta była w tym, co świeci. To znaczy, gdybyśmy zliczymy, ile jest masy w gwiazdach w tych galaktykach, to tej masy będzie za mało, żeby utrzymać ten układ w, 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 w takim ruchu bez rozpadnięcia się. Podobnie dotyczy to również galaktyk na przykład spiralnych. Od lat 70. wiemy, że one się za szybko obracają tutaj wokół, wokół centrum, to znaczy z przewidywań wynikałoby, że tak się powinno obracać, jeżeli cała masa jest ta, którą świeci, a tak naprawdę one się obracają szybciej na, na obrzeżach. Więc coś musi trzymać je razem, bo galaktyki spiralne się nie rozpadają w skalach miliardów lat. Tym czymś jest jakaś dodatkowa niewidoczna materia, którą nazwaliśmy sobie ciemną materią, bo ona nie świeci. Z innych przesłanek wiemy, że to nie jest materia taka, z jakiej zbudowane są nasze ciała, nie są to atomy, Również inne badania tzw. Tak soczewkowania grawitacyjnego, które jest efektem teorii względności, że światło się ugina w pobliżu mas, możemy mierzyć masy galaktyki i gromad i wi widzim, wiemy, że w tych gromadach szczególnie jest dużo, dużo więcej masy niż to możemy zobaczyć, niż to możemy zliczyć z, z świecących gwiazd. I tak mniej więcej wyobrażamy sobie, jak wygląda rozkład tej ciemnej materii wokół galaktyki jak, takiej jak naszej. To jest ten dysk galaktyki, tu wokół są tak zwane gromady kuliste, a tak naprawdę wszystko powinno być zanurzone w jakimś takim w miarę sferycznym, tak zwanym halo ciemnej materii, żeby ta galaktyka mogła utrzymywać ten swój, swój obrót w takim tempie. Jest dużo więcej przesłanek na to, że, że ta ciemna materia istnieje. Jak badamy właśnie z, z tak zwanego soczewkowania grawitacyjnego również yy, układów galaktyk, to jest taki, taka jakaś duża gromada, to tak mniej więcej te rozkład tej ciemnej materii powinien wokół nich być. Także one również, również gromady galaktyk są zanurzone tej ciemnej materii. Yy, I tej ciemnej materii jest no, około 4 razy więcej niż tej zwykłej materii, z tej, z której składamy my się nasze, nasze ciała. Z innych przesłanek, z tego co wiemy na temat Wielkiego Wybuchu, w szczególności wiemy, że to nie mogą być cząstki takie jak w naszych ciałach, te, które stanowią tą ciemną materię. Nie mówiąc o tym, że ona jest ciemna, czyli nie oddziałuje w ogóle ze światłem. Jedynie grawitacyjnie oddziałuje. No i ostatnia rzecz to jest to, że, że Wszechświat, jak już mówiłem, się rozszerza. No we Wszechświecie są gromady galaktyk, galaktyki, one mają jakąś masę, więc... One powinny się, przy, się przyciągać i powinno to spowolnienie wszechświata spowalniać. tak? Jak mija czas, to to rozszerzanie powinno jakoś tam spowalniać. Natomiast odkryto, odkryto od końca lat XX wieku, że tak naprawdę ta ekspansja musi przyspieszać. To znaczy, że od pewnego czasu coś się zaczęło dziać ze wszechświatem, że, że on nie spowalnia tego swojego rozszerzenia, tylko to rozszerzanie przyspiesza, no to była nagroda na obraz fizyki to już pominę, bo ze względu na czas, ale tylko powiem, że to teoretycznie jakby jest zrozumiane. To znaczy w tym sensie, że już równanie Einsteina była taka dziwna stała, literą lambda oznaczana, która właśnie odpowiada za coś, co dzisiaj z wiemy ciemną energią, czyli taki, taki jakiś efekt, który powoduje, że ta ekspansja w pewnym momencie zaczyna przyspieszać, że ta ciemna energia dominuje nad materią we wszechświecie. Natomiast zupełnie nie wiemy, czym ta ciemna energia jest, czy ona, sama nazwa ciemna energia jest dość myląca. To jest tak poprzez analogię do ciemnej materii. Może to być jakaś substancja, ale nie musi. Może mieć coś dziwnego, co nazywamy fizyce ujemnym ciśnieniem, co jest zupełnie nieintuicyjne, ale można to tak zrównać wychodzi. I ma być może stałą gęstość, a to oznacza, że jak wszechświat się rozszerza, to tej ciemnej energii jest coraz więcej, bo we wszechświecie jest coraz więcej objętości, a tej ciemnej energii jakby jest cały czas tyle samo. No, więc daleko jesteśmy od zrozumienia tego. Więc na moje pytanie, czy rozumiemy wszechświat pod względem ciemnej materii i ciemnej energii, na pewno bardzo nie. A tutaj jest jeszcze taki schemat, który był chyba w ogóle o, w gazecie Rzeczpospolita, jak Nagroda Nobla, no właśnie jak od wielkiego wybuchu było to rozszerzanie wszechświata, ono sobie tak trochę spowalniało, a potem zaczęło znowu przyspieszać. I to mój ostatni slajd. Ja jestem kosmologiem i staram się zajmować tymi rzeczami, o których tu mówiłem i staram się to wraz z moimi licznymi kolegami zrozumieć. Podstawowe założenie nasze jest takie, że znane nam prawa fizyki stosujemy do całego wszechświata. Ono nie musi być prawidłowe, bo grawitacja na przykład w skalach największych może nie być taka, jak znamy tutaj z Ziemi, ale Budujemy sobie modele teoretyczne, porównujemy je z obserwacjami, których jest coraz więcej i wspomagamy się też obliczeniami na superkomputerach. Tutaj w szczególności u nas w Centrum Fizyki Teoretycznej mamy grupę, która korzysta z takich obliczeń, że te wszechświaty sobie symulujemy w komputerach, bo oczywiście nie można w laboratorium tego zrobić, ale można w laboratorium komputerowym to zrobić. No i dwa zaskakujące wnioski z tych wszystkich rzeczy, które tu skrótowo są opisane, jest o istnieniu ciemnej materii i ciemnej energii. Jeżeli zrobimy sobie bilans materii i energii, które można tak powiązać dzięki wzorowi Einsteina na takim, takim diagramie, to ta zwykła materia będzie jakimś 5%, 5 tej materii energii, ciemna materia będzie 27 około, a ciemna energia 68. I to są niezaprzeczalnie jedne z największych zagadek współczesnej nauki i rozwiązanie którego, z, któregokolwiek z tych z tych problemów czy, czy zagadek, pytań, będzie wielką rewolucją w nauce, bo no, jeżeli odkryjemy, czym one w rzeczywistości są, to na pewno to bardzo zmieni nasze, naszą wiedzę o wszechświecie. Także to będzie tyle z mojej strony. Dziękuję.